Jesteśmy na targach IFA w Berlinie. Są to targi elektroniki użytkowej, zdecydowanie największej w Europie, największe obok CES na świecie. Parę rad dla osób, które są na targach, jak pozyskiwać nowe kontakty, szczególnie oczywiście, jeżeli szukasz partnera do sourcingu, ale także każdemu się to może, mam nadzieję, przydać. Pierwsza rzecz to kwestie związane z przygotowaniem. Przede wszystkim na targi ważne, żeby się bardzo dobrze przygotować. Ja na IFE przejeżdżam od jakichś 10 lat, ale zawsze wcześniej sprawdzam sobie, jak będzie wyglądać rozkład hal. Trzeba się wcześniej zarejestrować. W przypadku IFE, nawet jeżeli jesteś zwiedzającym, to musisz wykupić bilet. W przypadku tych targów też trzeba go również wydrukować. Taka ciekawostka. Kolejna kwestia to przy przygotowaniu dobrze, żeby wiedzieć, ile dni chcesz na targach spędzić. Czy ma być wszystko w ciągu jednego dnia, czy w ciągu dwóch dni. Przeważnie lepiej sobie zrobić pewien bufor czasowy i przygotować się, że możesz tego czasu spędzić więcej, niż sobie pierwotnie zakładasz. Druga kwestia to rozmowy na targach. Jak wspomniałem, dobrze do tych rozmów się przygotować. Jeżeli widzisz, że jest fajna firma, fajny kontrahent potencjalny, niezależnie czy z Chin, z Europy, to dobrze, żeby wcześniej do niego napisać, umówić się na spotkanie, upewnić się, że osoba, z którą chcesz się spotkać, czyli na przykład menadżer sprzedażowy, będzie tego dnia na targach. Ale jeżeli się nie umówisz i po prostu chcesz podejść, no to w większości przypadków targi właśnie po to są, czyli podchodzisz po prostu bezpośrednio, rozpoczynasz rozmowę, dobrze wiedzieć, czego konkretnie szukasz, przedstawić się, zostać odebranym jako profesjonalny kupujący, który zna branżę, zna produkt, którego faktycznie poszukuje. Oczywiście miej ze sobą wizytówki. Mimo wszystko wizytówki cały czas mają rolę dość ważną, także pamiętaj, żeby te wizytówki ze sobą zabrać, a nie tylko wymieniać się WhatsAppem czy numerem telefonu. Kolejna bardzo ważna rzecz to zwróć uwagę nie tylko na samo stoisko i na to, kto na tym stoisku jest, ale skup się na produkcie. Zobacz, jakie produkty firma ze sobą przywiozła na targi. Zapytaj, czy to jest ich pełna gama, czy mają coś jeszcze w swojej ofercie. W mojej opinii bardzo dobrze na targach skupić się właśnie mocno na produkcie, bo bardzo często ci te produkty dostawca chętnie zaprezentuje. Będzie również na targach mieć często nowości. Kolejna kwestia to są kwestie ceny, negocjacji, warunków Incoterms i tak dalej. Nie musisz każdego detalu jeszcze szczegółowo negocjować na targach, ale podstawowe rzeczy, takie jak właśnie Incotermsy i minimalna ilość zamówienia, czy robią OEM-y przykładowo, czy już eksportują do Europy, do kogo eksportują, na jakie rynki chcą wchodzić, są to rzeczy dość ważne. Warto też podpytać, na jakich innych targach się wystawiają, ponieważ może być to fajny sposób znalezienia kolejnych ciekawych dostawców. To tak na szybko parę rad dla osób, które będą na targach, jak szukać nowych kontaktów. Moim zdaniem targi IFA, jeszcze dopowiem, są dość fajnymi targami dla osób, które importują z Chin, ponieważ poza dostawcami z całego świata, no dostawców chińskich jest bardzo dużo, tych mniejszych, którzy robią OEM-y też. Zwróć uwagę na Global Markets, jest to dział IFY, gdzie znajdziesz właśnie dużo firm średnich, małych, chińskich, które mają ciekawe bardzo produkty w ofercie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, sprawdź dokładnie daty, w których te Global Markets się odbywają, ponieważ nie trwają one od pierwszego dnia targu FIFA, na przykład w tym roku. I jeszcze jedna rzecz, nie każdy był na IFE, nie każdy wybiera się na kolejne targi, ale jeżeli chcesz rozpocząć import z Chin, to ja Cię bardzo serdecznie zapraszam na całkowicie darmowy webinar, gdzie ja przygotowałem dla Ciebie listę ciekawych produktów na import, niezależnie czy zaczynasz z dużym, małym czy średnim budżetem. I jak widzisz, jeżdżę sporo po świecie, po targach i szukam właśnie bardzo ciekawych produktów. Zebrałem je w ciekawym e-booku. Osoby, które przyjdą na webinar, otrzymają ode mnie ten e-book. Jak chcesz się zapisać, link znajdziesz w opisie.